Cechy podzielności liczb. Spis treści do poszczególnych cech podzielności znajduje się w opisie pod filmem. Cecha podzielności przez 2. Na końcu liczby znajduje się cyfra 0, 2, 4, 6 lub 8. Widzimy, że na końcu musi być cyfra parzysta. No i teraz spójrzmy na przykłady. Liczba 124 na końcu ma, widzimy, czwórkę, więc jest to liczba tak podzielna przez 2, jest to liczba parzysta. Tutaj mamy 1200, na końcu jest 0, 0 też jest parzyste, więc również jest to liczba podzielna przez 2. Tutaj mamy 128, na końcu jest 8, jedna z tych cyferek parzystych, więc również jest podzielna. Tutaj mamy taką dużą liczbę, ona na końcu ma 6, więc 6 jest parzysta, więc jest podzielna na 2. A pozostałe, widzimy, liczby na końcu mają nieparzyste cyferki, czyli te liczby są niepodzielne przez 2, więc są nieparzyste. Ale tutaj napiszemy niepodzielna przez 2, niepodzielna, niepodzielna, niepodzielna. Cecha podzielności przez 3. Suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 3. Zerknijmy na przykład. Mamy najpierw liczbę 123. Musimy sumować wszystkie jej cyferki. 1 plus 2 plus 3 to 6. A ten wynik, a ta szóstka, widzimy, jest podzielna na 3, wynik to 2. Więc jest to liczba podzielna przez 3. Tutaj z kolei mamy w rzędzie zapisanych 9 jedynek, więc po dodaniu otrzymujemy sumę cyfr 9. No i ta suma musi być podzielna na 3, tutaj jest podzielna na 3, widzimy 9 na 3 to 3, więc cała liczba złożona z tych 9 jedynek jest podzielna na 3. Tutaj mamy z kolei też taką dużą liczbę, tylko od jedynki po kolei cyfry do dziewiątki, więc żeby sprawdzić bez kalkulatora, czy dana liczba jest podzielna na 3, dodajemy poszczególne cyferki, jakie tutaj mamy, no i po dodaniu wychodzi nam suma 45. I teraz sprawdzamy, czy liczba 45 dzieli się na 3. 45 podzielić na 3 to 15, więc dzieli się, więc wiemy już, że dana liczba jest podzielna przez 3. Tutaj z kolei weźmiemy 32974, no i dodajemy po kolei cyferki 3, dodać 2, dodać 9, dodać 7, dodać 4. No i suma jest równa 25. No i tutaj niestety widzimy, że te 25, czyli suma cyferek, nie dzieli się przez 3, ponieważ mamy 8 całych, ale tutaj wychodzi nam też reszta. No niestety nie dzieli się bez reszty. Więc piszemy, że ta nasza liczba podana tutaj w tabelce jest niepodzielna przez 3. Dalej, 56297, dodajemy po kolei cyferki. Widzimy, że cyferki dają nam sumę 29. 29, czy dzieli się na 3? No nie, bo to jest 9 całych i 2 reszty. Więc nasza liczba wymieniona w tabeli jest niepodzielna przez 3. W dalszej kolejności mamy 1234. I tu ponownie, aby określić, czy jest ta liczba podzielna przez 3, trzeba dodać 1 plus 2 plus 3 plus 4, poszczególne cyferki, poszczególne znaki. No i widzimy, że tutaj mamy wynik 10 i 10 nie dzieli się przez 3, bo to jest, jak widzimy, 3 całe trójki w 10, jeszcze 1 reszty. Więc liczba 1234 jest niepodzielna przez 3. Cecha podzielności przez 4. Ostatnie dwie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. Przykład. Liczba 1372, czy jest podzielna przez 4? Otóż bierzemy jej ostatnie dwie cyfry, które tworzą liczbę 72. I sprawdzamy, czy ta nasza końcówka, czyli liczba 72, dzieli się przez 4. Albo od razu widzisz, że się dzieli, bo tak jest, więc możemy napisać, że ta liczba jest podzielna przez 4. A jeżeli nie widzisz, to bez kalkulatora trzeba 72 rozpisać na 40, dodać 32.
To jest właśnie liczba 72 i zauważmy, że zarówno pierwszy czynnik dzieli się przez 4, to jest 10 i drugi tutaj składnik, pierwszy składnik dzieli się przez 4 i drugi składnik sumy też dzieli się na 4, to jest 8, więc wynik tego dzielenia 18. Lub możesz tutaj tę końcówkę pisemnie podzielić przez 4. Tak czy inaczej mamy liczbę podzielną przez 4. Tutaj w kolejnej liczbie ostatnie dwie cyfry tworzą liczbę 24, to od razu widać, że z tabliczki mnożenia 24 dzieli się na 4, zapiszmy 24 podzielić na 4 to jest 6, więc cała liczba jest podzielna przez 4. Tutaj 40 też się dzieli przez 4, wychodzi nam 10, więc jest to liczba podzielna na 4. Pozostałe, zauważmy, liczby będą niepodzielne. Co to znaczy? Jeżeli weźmiemy liczbę 74, no to ta nasza końcóweczka złożona z dwóch cyferek nie jest podzielna przez 4. Możesz sobie sprawdzić, rozpisać. Tutaj 97 również, no po pierwsze zauważamy, że na końcu jest 7, więc jest liczbą nieparzystą, więc na pewno też niepodzielną przez 4. Ale 97 bezpośrednio też się nie dzieli przez 4, więc cała liczba jest niepodzielna na 4. Tutaj mamy 1234, zauważamy, że ostatnie dwie cyfry tworzą liczbę 34, no i ta liczba nie jest podzielna na 4, więc całość też jest niepodzielna na 4. Cecha podzielności przez 5. Ostatnią cyfrą w liczbie jest 0 lub 5. Przykład. Jeżeli mamy liczbę 1205, to ostatnia cyferka to jest 5, więc jedna z tych naszych szczególnych. Więc czy jest ona podzielna przez 5, cała nasza liczba? Tak, jest podzielna. W kolejnej liczbie na końcu mamy 0, więc ta liczba też jest podzielna przez 5, no bo jest jedną z tych dwóch szczególnych cyferek. Ostatnia bardzo duża liczba na końcu też ma 0, więc też jest podzielna przez 5. Pozostałe 3 mają na końcu, zauważmy, 4, 7, 4, więc będą niepodzielne, no bo nie ma na końcu ani 0, ani 5. Cecha podzielności przez 6. Liczba spełnia jednocześnie cechę podzielności przez 2 i przez 3. Wytłumaczymy to na przykładzie. Mamy tutaj liczbę trzycyfrową. Najpierw sprawdźmy podzielność przez 2. Widzimy, że ostatnia cyferka jest parzysta, to jest 8, więc tak, jest to liczba podzielna przez 2. Teraz, aby sprawdzić cechę podzielności przez 3 danej liczby, najpierw dodajmy sumę cyferek tej liczby, czyli 1, dodać 2, dodać 3, dodać 2, dodać 2, dodać 8. I ta suma poszczególnych znaków to jest 18. A 18 dzieli się przez 3, więc tak, ta liczba jest podzielna zarówno na 2 i na 3, więc jest podzielna na 6. Przećwiczmy kolejny przykład. Mamy również 3 cyfrówkę i na końcu widzimy, jest 2, więc dana liczba jest podzielna na 2. Jak dodamy poszczególne znaki, poszczególne cyferki danej liczby, otrzymujemy po dodaniu, pomalutku, liczbę 12. A liczba 12 dzieli się na 3, więc ta liczba jest podzielna na 3. Była też podzielna na 2, więc jak mamy dwa razy tak, mamy podzielność przez 6. Teraz mamy kolejną liczbę trzycyfrową. Na końcu widzimy, jest 8, więc wiadomo, jest podzielna na 2. Teraz, aby sprawdzić cechę podzielności przez 3, czy dana liczba dzieli się przez 3, dodajmy poszczególne cyferki i tutaj jak pomalutko sobie dodamy, wyjdzie nam 18. Wiemy, że jeżeli ta suma cyferek jest podzielna przez 3, to cała liczba jest podzielna przez 3. A jeżeli dana liczba jest podzielna przez 2 i przez 3 jednocześnie, to również dzieli się przez 6. Dalej, 472. Czy jest to liczba podzielna przez 2?
No jasne, przecież na końcu jest dwójeczka, więc jest podzielna na 2. Jak dodamy 4, dodać 7, dodać 2, suma cyferek to 13, ale suma cyferek nie dzieli się przez 3, więc i cała liczba 472 nie dzieli się przez 3. No i teraz jeżeli albo cecha podzielności przez 2, albo cecha podzielności przez 3 jest niespełniona, tutaj w tym wypadku druga jest niespełniona, to również dana liczba nie dzieli się przez 6. Czy jest podzielna przez 6? Nie, jest niepodzielna. Dalej mamy liczbę 7233. Widzimy, że na końcu jest trójeczka, więc jest to liczba nieparzysta, niepodzielna przez 2. I mimo to, że jak sprawdzimy sobie sumę cyfr, jest podzielna przez 3, ponieważ suma cyfr jest podzielna przez 3, to całość, czy jest podzielne przez 6? Nie, jest niepodzielna przez 6. I ostatni nasz przykład. Tutaj widzimy, również mamy liczbę, która na końcu ma cyferkę nieparzystą, cyferka 7, więc jest niepodzielność przez 2. Więc jest niepodzielna przez 2. No i suma cyferek 29. 29 jest również niepodzielne przez 3, więc tak naprawdę wystarczyło tylko raz uzyskać słowo nie i już możemy od razu odpowiedź dać, że dana liczba jest niepodzielna przez 6. Cecha podzielności przez 7. Suma cyfr danej liczby mnożona od prawej przez kolejne potęgi 3, włącznie z potęgą zerową, czyli 3 do zerowej równa się 1, jest podzielna przez 7. Najlepiej to wytłumaczyć na podstawie przykładu. Tutaj mamy liczbę 609. Nad poszczególnymi jej cyferkami zapisuję kolejne potęgi liczby 3, ale od strony prawej. Zauważ, tutaj od strony prawej nad dziewiątką jest najmniejsza potęga 3 do zerowej, później 3 do pierwszej, 3 do drugiej. Gdyby było więcej cyferek w naszej liczbie, byłoby 3 do trzeciej, 3 do czwartej, 3 do piątej i tak dalej. I teraz od razu Ci zdradzę, że ta liczba dzieli się przez 7, bo... Dlaczego? Jeżeli zapiszemy nasze cyferki szerzej, zachowując poszczególne takie odstępy, to w te odstępy możemy zapisać mnożenie przez poszczególne potęgi, które tutaj nad cyferkami zapisałem. Jeżeli tutaj spotęgujemy, dodamy, no właśnie, co otrzymamy? 3 do drugiej to 9 razy 6, 54. Tutaj mnożenie przez 0 to 0. 9 razy 1 to jest 9 i po dodaniu mamy 63. Jeżeli to dodawanie da nam liczbę 63, zaś ten nasz wynik 63 jest podzielny przez 7 bez reszty, no to właśnie jest dowód na to, że liczba 609 dzieli się przez 7. Kolejna nasza liczba, 10206, również dzieli się przez 7, ale dlaczego? Nad poszczególnymi cyferkami, licząc od prawej strony, zauważ, zapisuję kolejne potęgi liczby 3. 3 do 0, 3 do 1, 3 do 2, 3 do 3, 3 do 4. I będę właśnie, tak jak tutaj są te zapisy, będę tak mnożył. Więc zapisuję sobie naszą liczbę i od końca szóstkę mnożę przez 3 do 0. Tutaj będzie plus i będzie kolejna potęga 0 razy 3 do pierwszej, później 2 razy 3 do drugiej, później 0 razy 3 do trzeciej, później 1 razy 3 do czwartej. No a między mnożeniami jest dodawanie. Tutaj mamy 3 do czwartej, to jest 81, tutaj mamy 0, tutaj mamy 9 razy 2 to 18, tutaj 0 razy 3 to 0, no i tutaj 1 razy 6 to 6. Po dodaniu mamy 105 i widzimy, że ta liczba 105 jest podzielna przez 7 bez reszty, więc cała nasza liczba, tak jak tutaj było już na samym początku napisane, dzieli się przez 7. Weźmy kolejny przykład liczby podzielnej przez 7. 861. Nad tymi cyferkami zapisujemy potęgi liczby 3 i już od razu zdradzę Ci, że ta liczba dzieli się przez 7, bo no właśnie, jest następujące uzasadnienie. Jak rozpiszę cyferki troszeczkę szerzej,
to od prawej strony, jak będę wymnażał przez kolejne potęgi liczby 3, przez 3 do 0, 3 do 1, 3 do 2 i wykonam tutaj najpierw mnożenie, później dodawanie, no zróbmy to. 3 do kwadratu to 9, 9 razy 8 to 72, 3 razy 6 to 18, 1 razy 1 to 1, po dodaniu mamy 91. Więc skoro ta liczba jest podzielna przez 7, no to nasza początkowa 861 również dzieli się przez 7. Weźmy jedną liczbę niepodzielną przez 7. Ostatnia będzie niepodzielna, ale algorytm jest podobny. Zapisuję nasze liczby szerzej i od prawej strony wymnażam przez kolejne potęgi liczby 3. 3 do 0, 3 do 1, 3 do 2, 3 do 3. Wykonuję mnożenie, później dodawanie. 3 do 3 to 27. Tutaj mamy 3 do kwadratu i razy 1 to mamy 9. Później 3 razy 2 to 6 i 1 razy 3 to 3. Po dodaniu mamy liczbę 45. Widzimy, że nasza liczba 45 nie dzieli się przez 7 bez reszty, więc również nasza początkowa liczba też nie dzieli się przez 7. Więc może zatrzymać film i przeanalizować na spokojnie jeszcze tę dość trudną cechę podzielności. Cecha podzielności przez 8. Ostatnie trzy cyfry tworzą liczbę podzielną przez 8. Przykład. Mamy liczbę pięciocyfrową i patrzymy na ostatnie trzy cyfry. Jeżeli liczba zbudowana z podanych cyfr, w tym wypadku mamy 0,48, ale 0 nie odgrywa roli, więc weźmy liczbę 48. Jeżeli ta liczba dzieli się na 8, a tutaj tak jest, to jest 6, więc podana liczba jest podzielna przez 8. Weźmy kolejny przykład. Mamy liczbę 6120, bierzemy ostatnie trzy cyferki, to jest 120 i 120 dzielimy na 8. Albo dzielisz to pisemnie, albo w pamięci, wynik to 15, czyli ta liczba jest podzielna przez 8 bez reszty, więc cała duża nasza liczba jest również podzielna przez 8. Teraz weźmy kolejną liczbę 12992 i patrzymy na ostatnie trzy cyfry, które tworzą nam liczbę 992 i sprawdzamy, czy ta dana liczba dzieli się na 8. Możemy to zrobić albo pisemnie, albo użyjemy kalkulatora i otrzymujemy wynik 124. No wiadomo, musiałbyś albo dzielić pisemnie całą liczbę, ale można szybciej podzielić pisemnie samą końcówkę, czyli 992. I widzimy, że tutaj jest dzielenie bez reszty, więc dana liczba również jest podzielna przez 8. Jeżeli spojrzymy sobie na następny przykład, to ostatnie trzy cyferki tworzą nam liczbę 103. No wiadomo, jeżeli liczba nie dzieli się nawet na 2, bo ostatnia jest trójeczka, to nie dzieli się na pewno przez 8. 103 na pewno się nie dzieli przez 8, bo jest nieparzysta. Więc piszemy, że ta liczba czy jest podzielna przez 8? Nie, niepodzielna przez 8. Przedostatni przykład, 1329. Ponownie bierzemy trzy ostatnie cyfry. Ta liczba 329 nie dzieli się na 8, więc liczba jest cała niepodzielna przez 8. W dodatku zauważamy, że na końcu jest dziewiątka, więc nie dzieli się przez żadną parzystą liczbę. Ostatni przykład ma na końcu parzystą dwójeczkę, ale wiadomo, rozpatrujemy trzy ostatnie cyfry, 332. I teraz musimy albo w pamięci, albo pisemnie sprawdzić, czy liczba 332 dzieli się przez 8. Jeżeli sprawdzimy to pisemnie albo w pamięci, niestety ta końcówka nie dzieli się przez 8, więc cała liczba również jest niepodzielna przez 8. Cecha podzielności przez 9. Suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 9. Pierwszy przykład.
Mamy tutaj taką dziewięciocyfrową liczbę i aby odpowiedzieć, czy ona jest podzielna przez 9, należy najpierw dodać poszczególne cyfry. I po dodaniu otrzymujemy pewną sumę. Tutaj w tym wypadku ta suma cyfr to jest 45. I teraz sprawdzamy, czy dana liczba 45 dzieli się na 9. W tym wypadku mamy dzielenie bez reszty, więc dana liczba jest podzielna przez 9. Bierzemy kolejną liczbę i podobnie jak wcześniej dodajemy jej cyferki. Więc 1, dodać 2 i tak dalej. Obliczamy sumę tych wszystkich cyferek. Suma to 18. I tu widzimy ponownie, ta nasza suma jest podzielna przez 9. 18 na 9 to 2. Więc dana liczba jest również podzielna przez 9. W trzecim przykładzie mamy 9 jedynek. Więc jak dodamy jedynki, no to mamy oczywiście dziewiątkę, 9 jedynek. No i nasza suma 9 dzieli się na 9. Wynik to jest 1. Więc również dana liczba dzieli się przez 9. Zerknijmy na trzycyfrówkę, 123. Po dodaniu 1, dodać 2, dodać 3 otrzymujemy 6. Ale 6 niestety nie dzieli się na 9, bo to jest 0 całych i reszty 6. Więc dana liczba nie dzieli się na 9. Dalej mamy pięciocyfrówkę. Jak dodamy jej cyferki, to otrzymujemy sumę 29. 29, jak podzielimy na 9, to mamy 3 całe i 2 reszty. Więc mamy tutaj dzielenie z resztą, więc również dana liczba nie jest podzielna przez 9. Weźmy kolejną jakąś liczbę. Jeżeli dodamy jej cyferki, otrzymujemy sumę 25, ale 25 nie dzieli się przez 9, bo to jest 2 całe i 7 reszty. Więc również ta liczba nie jest podzielna przez 9. Cecha podzielności przez 10. Ostatnia cyfra liczby to 0. Spójrzmy na przykład. Mamy tutaj pięciocyfrówkę, która na końcu ma 0, więc dana liczba jest podzielna przez 10. Podobnie jest w drugim przykładzie i w trzecim. Wszystkie te liczby są podzielne przez 10. Zaś ostatnie trzy liczby na końcu mają liczby różne od 0, więc są niepodzielne przez 10. Po odjęciu sumy cyfr na miejscach parzystych, sumy cyfr stojących na miejscach nieparzystych, otrzymamy wynik podzielny przez 11. Miejsca parzyste lub nieparzyste możemy liczyć dowolnie, od lewej lub prawej strony. Przedstawmy tę cechę podzielności przez 11 na 6 przykładach. Tutaj mamy 4 liczby, a później za chwilę kolejne 2. Jak widzisz, mamy bardzo dużą liczbę. Aby sprawdzić, czy jest ona podzielna przez 11, najlepiej, tak jak w tym naszym przypadku, zapisać każdą kolejną cyferkę troszeczkę inaczej, czyli co drugą zaznaczyć na przykład na czerwono, a co drugą na zielono. Lub w jakiś inny sposób ponumerować cyferki stojące na miejscach nieparzystych. Tutaj na przykład liczymy od prawej strony. Siódemka jest na miejscu nieparzystym, ósemka, siódemka, piątka i szóstka. To są miejsca nieparzyste, a zero zielone i tu zero zielone i to zero stoją na miejscach parzystych. Czy liczysz miejsca parzyste, czy od prawej, czy od lewej strony, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Grunt, aby co druga cyfra była zaznaczona inaczej, w tym wypadku w innym kolorze. I teraz musisz dodać cyferki czerwone, suma cyferek czerwonych 33 i suma cyferek zielonych, to jest 0. I teraz należy odjąć poszczególne sumy od siebie. Najlepiej od większej liczby 33 odjąć mniejszą sumę 0. I otrzymujemy wynik 33. A 33 jest podzielne przez 11. I to jest informacja, że podana nasza cała liczba dzieli się przez 11. Tutaj pragnę zauważyć, że moglibyśmy odejmować odwrotnie. Od 0 moglibyśmy odjąć 33. Wynik wyszedłby tutaj minus
33, ale minus 33 również jest podzielne na 11. Więc byłby taki sam wniosek, że podana liczba dzieli się przez 11. Druga liczba. Widzimy, że co drugą cyfrę zaznaczyłem na czerwono i tutaj co drugą cyfrę zaznaczyłem na zielono. Więc czerwone cyfry stoją na miejscach nieparzystych, a zielone cyfry stoją na miejscach parzystych. I oddzielnie sumuję cyfry czerwone, suma to 33, i sumuję następnie cyfry stojące na miejscach parzystych. Cyfry zielone dają sumę 22. I najlepiej od większej liczby odjąć mniejszą. Odejmowanie daje nam 11. 11 jest podzielne na 11 bez reszty, więc to jest informacja, że cała taka duża liczba dzieli się przez 11. Przejdźmy do trzeciej liczby. Tutaj z kolei na miejscach nieparzystych widzimy, mamy 0, 1, 1, 1, 1. To są cyferki zielone. I na miejscach parzystych, licząc od prawej strony, mamy 0, no i czerwone 4 jedynki. I znowu dodajemy czerwone cyferki oddzielnie, suma 4, zielone cyferki dodajemy oddzielnie, suma 4 i odejmujemy. Od jednej sumy odejmujemy drugą, wychodzi nam wynik 0. Czy 0 dzieli się przez 11? 0 podzielić na 11 to 0. Jest to dzielenie bez reszty, więc jest to informacja, że podana liczba dzieli się przez 11. W czwartej liczbie, tak samo jak wcześniej, co drugą cyfrę zamalowałem na czerwono, co drugą na zielono. Cyfry czerwone dodajemy i z tych cyferek otrzymujemy sumę 10. Cyfry zielone również dodajemy, otrzymujemy liczbę 21. Od większej sumy odejmujemy mniejszą. 21 minus 10 to 11. A 11 dzieli się na 11, to jest 1. Oczywiście moglibyśmy wykonać odwrotne odejmowanie. 10 minus 21, no to wynik byłby minus 11, ale minus 11 jest podzielne na 11. Wynik to bez reszty minus 1. Jest to informacja, że cała nasza liczba dzieli się przez 11. Teraz może rozpatrzmy przypadki przeciwne, kiedy dana liczba jest niepodzielna przez 11. Ale początek jest podobny w liczeniu, ponieważ co drugą cyferkę zaznaczyłem na czerwono, co drugą zaznaczyłem na zielono. Cyferki czerwone dodajemy, suma 5, cyferki zielone również oddzielnie dodajemy, suma wychodzi 2. I teraz najlepiej od większej liczby odjąć mniejszą. 5 minus 2 to 3. Czy 3 dzieli się na 11? No 3 nie dzieli się bez reszty na liczbę 11. Więc odpowiedź jest, że podana duża nasza liczba nie dzieli się przez 11. W ostatniej liczbie, tak samo jak wcześniej, co drugą cyfrę zaznaczamy na czerwono, a co drugą cyfrę zaznaczyłem na zielono. I cyferki na miejscach czerwonych dodajemy i ta suma daje nam 19. Suma cyferek z miejsc zielonych daje nam sumę 17. No i od większej sumy 19 odejmujemy mniejszą sumę 17. Wynik wychodzi 2, ale niestety 2. Czy dzieli się na 11? Niestety nie. Nie dzieli się bez reszty przez 11, więc jest informacja, że podana cała nasza początkowa liczba nie dzieli się przez 11. Cecha podzielności przez 12. Liczba spełnia jednocześnie cechę podzielności przez 3 i przez 4. Przypomnijmy wobec tego, jak jest sformułowana cecha podzielności przez 3. Suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 3, a cecha podzielności przez 4 brzmi: ostatnie dwie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. No i tu mamy kilka przykładów, w których będziemy sprawdzać podzielność przez 12.
W drugiej kolumnie będziemy sprawdzać podzielność przez 4, w kolejnej podzielność przez 3, a na samym końcu sprawdzimy, czy dana liczba jest podzielna przez naszą liczbę 12. Przepisujemy naszą liczbę i aby sprawdzić, czy ona jest podzielna przez 4, bierzemy dwie ostatnie jej cyferki. 24 dzieli się na 4, więc tak, ta liczba jest podzielna na 4. Teraz sprawdzimy sumę cyfr, czy ta suma cyfr dzieli się przez 3. Więc dodaję po kolei wszystkie cyferki. Suma tutaj już jest policzona 15, no i 15 dzieli się na 3, więc tak, ta liczba jest podzielna na 3. No i jeżeli masz dwa razy tak, jest podzielna na 4 i na 3, to z tego wynika fakt, że jest podzielna na 12. Pamiętaj, musi być dwa razy tak. Więc możemy dać odpowiedź, że jest podzielna przez 12. Kolejny przykład. Ostatnie dwie cyferki w naszej liczbie tworzą liczbę 12, a 12 jest podzielne przez 4. Więc tak, ta liczba dzieli się przez 4. Teraz policzymy sumę cyferek. 1 dodać 2 dodać 3 dodać 3 dodać 1 dodać 2 i ta suma jest 12. Jeżeli ta suma 12 jest podzielna na 3, to jest to informacja, że jest podzielna również przez 3. No i mamy dwa razy tak, są te dwie cechy spełnione, więc jest również spełniona cecha podzielności na 12. Kolejna liczba, tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5 dwójek, no ale na początku złapiemy dwie ostatnie cyferki, mamy liczbę 28, a 28 dzieli się na 4. Więc tak, ona jest podzielna na 4. No i teraz dodajemy te wszystkie cyferki. Tutaj widzimy 5 dwójek to jest 10 plus 8 to 18. 18 dzieli się przez 3. Zgodnie z cechą podzielności na 3, ta liczba również jest podzielna na 3. Więc jeżeli coś jest podzielne przez 4, coś jest podzielne przez 3 jednocześnie, to również jest podzielne przez 12. Bierzemy kolejną liczbę, badamy ostatnie dwie, widzimy, że 72 dzieli się na 4, bo to jest 40 i 32 ta końcówka, prawda? 40 i 32 i każda z tych liczb dzieli się na 4, albo pisemnie możesz sobie sprawdzić, więc tak, ta liczba jest podzielna na 4. Ale niestety, jak zsumujemy podane cyferki, to suma nie dzieli się przez 3, więc damy odpowiedź tutaj nie, nie dzieli się przez 3. No jeżeli tylko raz wystąpi słowo nie, no to również nie jest podzielna przez 12. Bierzemy kolejną liczbę, sprawdzamy ostatnie dwie cyferki. Widzimy, że 21 nie dzieli się na 4, więc mamy odpowiedź nie, ta liczba nie jest podzielna na 4, widzimy, że nawet nie jest podzielna na 2. I już moglibyśmy od razu napisać, że nie jest podzielna przez 12, ale sprawdźmy jeszcze tak dla sportu podzielność przez 3. Tutaj widzimy suma cyferek jest 12, 12 dzieli się przez 3, więc tak, ta liczba dzieli się na 3, ale to nic nam nie daje. Mamy chociaż raz słowo nie, więc również jest dana liczba niepodzielna przez 12. Czy dzieli się przez 12? Nie. Kolejna liczba na końcu ma 67 i tutaj również widzimy, że jest niepodzielna przez 4 z powodu liczby złożonej z dwóch cyferek na końcu. Suma cyferek danej liczby jest 29, więc 29 nie dzieli się na 3. Więc mamy podwójne nie, więc tym bardziej nie podzieli się przez 12. Cecha podzielności na 13. Różnica liczby złożonej z trzech ostatnich cyfr i liczby złożonej z pozostałych cyfr jest podzielna przez 13. Zilustrujmy to na przykładach. Weźmy liczbę 7033. Zauważ, że już od razu trzy ostatnie cyfry tworzą nam liczbę, no nie trzycyfrową, bo 0 tutaj nie ma sensu, tylko dwucyfrówkę, 33. A pozostałe cyfry, w tym wypadku to jest tylko jedna cyfra, siódemeczka, tworzą nam liczbę.
I teraz od liczby 33 odejmujemy 7. Po prostu od większej liczby odejmujemy mniejszą. I różnica 26, jeżeli dzieli się przez 13, a tutaj tak jest, ponieważ 26 podzielić na 13 to jest równo 2, bez żadnej reszty, no to już wiemy, że podana liczba dzieli się przez 13. Jeżeli weźmiemy liczbę trzycyfrową, ponownie zaczynamy od tego, że ostatnie trzy cyfry zaznaczamy w jakiś charakterystyczny sposób. Ja zaznaczyłem je na czerwono. A pozostałe cyfry, w tym wypadku pozostałe cyfry to 2, 0, 7, tworzą nam liczbę 207. I teraz od większej liczby odejmujemy mniejszą, czyli 831 odjąć 207. I otrzymaną różnicę sprawdzamy, czy ta liczba 624 dzieli się przez 13. Wykonujemy to zazwyczaj pisemnie. No i widzimy, że mamy tutaj równo 48, więc wnioskujemy, że podana liczba również dzieli się przez 13. Myślę, że już widzisz, że łatwiej podzielić pisemnie tutaj trzycyfrówkę niż pisemnie sześciocyfrówkę, więc ta cecha jest przydatna. Sprawdźmy tutaj taką liczbę ośmiocyfrową. I ponownie, ostatnie trzy cyfry tworzą nam liczbę 928, a pozostałe cyfry tworzą nam liczbę 10262. No i teraz znowu patrzymy, która jest większa. Ta zielona jest większa, więc od większej odejmujemy mniejszą i otrzymujemy różnicę. Ale zauważ, ta liczba jest stosunkowo duża. Ona jest większa niż trzycyfrówka, więc możemy albo od razu tutaj podzielić tę liczbę przez 13 i sprawdzić, czy jest ona podzielona przez 13, albo możemy, uwaga, jeszcze raz wykorzystać cechę podzielności na 13 dla tej czarnej liczby. Czyli bierzemy naszą różnicę i znowu bierzemy trzy ostatnie cyfry, które tworzą nam liczbę 334 i odejmujemy pozostałe cyferki tworzące liczbę. W tym wypadku to jest sama dziewiątka, czyli 334 minus 9. I otrzymany wynik sprawdzamy, czy jest podzielny przez 13. 325, jak sprawdzimy pisemnie, dzieli się przez 13, to jest 25, więc już wnioskujemy, że cała taka duża liczba jest podzielna przez 13. Teraz przejdźmy do takiej pięciocyfrówki. I tutaj od razu też ostatnie trzy cyfry, zaznaczyłem w sposób charakterystyczny na czerwono, tworzą te cyferki liczbę 356, a pozostałe cyfry z początku liczby, to są tylko dwie cyferki, 1 i 6, tworzą nam 16. I od większej liczby odejmujemy mniejszą. Po wykonaniu odejmowania otrzymujemy 340. No i teraz te 340 trzeba podzielić na 13 pisemnie. No i okazuje się, że przy dzieleniu wyjdzie nam reszta 2. Więc podana różnica nie dzieli się na 13, więc początkowa liczba też nie dzieli się przez 13. Cecha podzielności przez 14. Dana liczba spełnia jednocześnie cechę podzielności przez 2 i przez 7. Więc przypomnijmy cechę podzielności przez 2. Na końcu liczby znajduje się cyfra 0, 2, 4, 6, 8. A cecha podzielności przez 7, suma cyfr danej liczby mnożona od prawej przez kolejne potęgi trójki, włącznie z potęgą zerową, 3 do zerowej równa się 1, jest podzielna przez 7. No i przećwiczmy to na przykładzie. Mamy liczbę 1078. Jest to liczba podzielna przez 2, bo na końcu jest ósemka, cyfra parzysta. Czy jest to liczba podzielna przez 7? Otóż tutaj trochę jest więcej problemu, bo jest to rzadziej używana cecha podzielności. Otóż piszemy naszą liczbę 1078 i od prawej strony
będziemy zapisywać kolejne potęgi liczby 3, czyli potęga zerowa, potęga pierwsza, potęga druga i potęga trzecia, ale koniecznie to są potęgi liczby 3. I teraz będziemy wymnażać te przyporządkowane sobie liczby. Więc rozpisuję naszą liczbę troszeczkę szerzej, czyli 1078, i od prawej strony wymnażam 8 razy 3 do zerowej, później 7 razy 3 do pierwszej, następnie 0 razy 3 do drugiej, no i na końcu 1 razy 3 do trzeciej. Między tymi wymnożeniami, między iloczynami jest dodawanie. No i wymnażamy 3 do trzeciej to jest 27, tutaj jest 0 razy cokolwiek to 0, 7 razy 3 21, 3 do zerowej to jest 1, widzisz? 1 razy 8 to 8. Po dodaniu mamy 56. Liczba 56 jest podzielna przez 7 bez reszty, bo 56 na 7 to 8, więc nasza liczba jest podzielna również przez 7, no i jest podzielna przez 2, więc z faktu, że spełnia te dwie cechy podzielności, wynika fakt, że jest podzielna przez 14. Weźmy kolejną liczbę. Że jest ona podzielna na 2, myślę, że jest proste, no i teraz podzielność przez 7. Do każdej cyferki, licząc od prawej strony, przyporządkowuję kolejne potęgi liczby 3, czyli potęga 3 do 0, do 1, do 2, do 3 i 3 do 4. Jeżeli rozpiszę cyferki naszej liczby troszeczkę szerzej, to właśnie dwójkę wymnażam przez 3 do 0, piątkę wymnażam przez 3 do 1, 0 wymnażam przez 3 do 2, 0 wymnażam przez 3 do 3, no i 1 na początku wymnażam przez 3 do 4. No i tu oczywiście między działaniami są plusy. 3 do 4 to jest 81. Tutaj zera, wymnożenie przez zera daje nam 2 zera. 5 razy 3 to 15. Tutaj 3 do 0 to jest 1, 1 razy 2 to 2. Po dodaniu mamy 98. 98 w pamięci wiemy, że jest to 70 i 28, więc te dwie liczby, które tworzą nam 98, dzielą się na 7, więc myślę, że nie trudno zauważyć, że 98 jest podzielne przez 7 bez reszty. Więc cała nasza liczba 10052 jest podzielne na 7. A jeżeli jest spełniona podzielność przez 2 i przez 7, to również dana liczba dzieli się przez 14. Weźmy kolejny przykład, 1102. Widzimy, że na pewno ta liczba jest parzysta, jest podzielna na 2. Jeżeli zapiszemy 1102 i nad kolejnymi cyferkami od prawej strony zapiszę kolejne potęgi liczby 3, począwszy od potęgi 3 do 0, no to muszę poszczególne cyferki, licząc od prawej strony, wymnażać. Najpierw przez 3 do 0, później przez 3 do 1, przez 3 do 2 i przez 3 do 3. I wykonujemy działanie, czyli dodajemy te wszystkie iloczyny. 3 do 3 to jest 27, tutaj mamy 9, 0 razy cokolwiek to 0 i 3 do 0 to 1, 1 razy 2 to 2, po dodaniu 38. Liczba 38 nie dzieli się przez 7, więc nasza liczba w zadaniu również nie dzieli się przez 7. No i wystarczy, że tylko raz wyjdzie słowo nie, więc skoro nie dzieli się przez 7, to również dana liczba nie będzie podzielna przez 14. Cecha podzielności przez 15. Dana liczba spełnia jednocześnie cechę podzielności przez 3 i przez 5. Przypomnijmy wobec tego cechy podzielności przez 3 i przez 5. Cecha podzielności przez 3. Suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 3. Cecha podzielności przez 5. Ostatnią cyfrą w liczbie jest 0 lub 5. Ale najlepiej objaśnić cechę podzielności na 15 na przykładach. Pierwsza liczba 225. Na początku zbadajmy cechę podzielności przez 5.
Na końcu jest piątka, więc tak, ona jest podzielna przez 5, zgodnie tutaj z tą cechą. Teraz sprawdźmy sumę cyferek. 2 plus 2 plus 5 to jest 9. I suma cyfr, tak jak mówi instrukcja, jest suma cyfr jest podzielna przez 3. To jest wynik 3, więc ona również jest podzielna przez 3. Z faktu, że nasza liczba jest podzielna przez 5 i przez 3, wynika, że jest również podzielna przez 15. Teraz przejdźmy do 480. Na końcu tej liczby jest 0, więc jest ona podzielna przez 5. Jeżeli zaś dodamy sumę cyferek tej liczby, 4 plus 8 plus 0 to jest 12 i suma 12 dzieli się na 3, to jest 4. Więc również ta liczba 480 tak jest podzielna przez 3. A jeżeli dana liczba jest podzielna i przez 3 i przez 5, to też jest podzielna przez 15. Tutaj mamy taką ośmiocyfrową liczbę, ale widzimy, że na końcu jest 0, więc na pewno ta liczba tak jest podzielna przez 5. Jeżeli zaś dodamy sumę jej cyferek, no to okazuje się, że tutaj po chwilowym obliczeniu wychodzi nam 12. A ta suma cyferek dzieli się na 3. 12 na 3 to 4, bez reszty, prawda? Więc również ta czterocyfrówka dzieli się przez 3. No i podobnie jak wcześniej, z faktu, jeżeli dana liczba jest podzielna przez 5 i przez 3, to jest podzielna przez 15. Weźmy 475. Ona również jest podzielna na 5, decyduje o tym ostatnia cyferka 5. No i teraz dodamy sumę cyferek, 4 plus 7 plus 5 to 16. Ale tutaj widzimy, że 16 jak podzielimy na 3, to będzie dzielenie z resztą. Więc możemy powiedzieć, że 16 nie dzieli się przez 3, prawda, bez reszty, więc tutaj napiszmy nie. Ta liczba nie dzieli się przez 3. I to już wystarczy, żeby stwierdzić, że dana liczba nie dzieli się przez 15. Więc tutaj napiszemy po prostu nie, nie dzieli się przez 15. Weźmy kolejną liczbę 7233. Na końcu jest trójka, więc tutaj na pewno ta liczba nie dzieli się przez 5, bo to nie jest ani 0, ani piątka. Więc już tak naprawdę moglibyśmy napisać odpowiedź nie, no ale tak dla sportu. Sprawdźmy podzielność na 3. Tutaj 7 plus 2 plus 3 plus 3 równa się 15 i ta liczba widzimy jest podzielna na 3, ponieważ suma cyferek dzieli się na 3. Napiszemy tak. Tutaj w tabeli wystarczy tylko jedno słowo nie w wierszu i podzielność przez 15 jest niewykonalna, więc tutaj piszemy po prostu nie. Ostatnia liczba na końcu ma 7, więc nie jest podzielna przez 5. Suma cyferek 29, 29 nie dzieli się na 3 bez reszty, więc tutaj również piszemy nie. No i tu jakby mamy podwójne potwierdzenie, że dana liczba nasza jest niepodzielna przez 15. Cecha podzielności przez 16. Ostatnie 4 cyfry tworzą liczbę podzielną przez 16. Przejdźmy do przykładu. Mamy tutaj pięciocyfrową liczbę i ostatnie jej 4 cyfry tworzą liczbę tak naprawdę 64, bo te dwa zera się nie liczą. I 64 dzieli się na 16, bo to jest 4. Więc tak, ta liczba jest podzielna przez 16. Tutaj również weźmiemy w kolejnym przykładzie 4 ostatnie cyferki. I 4 ostatnie cyferki tworzą nam liczbę 48. I z tego faktu łatwo zauważyć, że 48 dzieli się na 16, bo to jest 3, więc piszemy tak, ta liczba dzieli się przez 16. Trochę gorzej jest w kolejnym przykładzie. Otóż 4 ostatnie cyfry tworzą bardzo dużą liczbę. Wcześniej były proste, bo z tych 4 cyfrówek tak naprawdę wychodziła dwucyfrówka. A tutaj mamy 2560. Taka czterocyfrowa duża liczba. I tutaj ciężko zrobić to w pamięci.
Można sprawdzić to pisemnie albo na kalkulatorze, ale w tym wypadku cecha podzielności przez 16 jest mało przydatna. Tutaj powiem Ci, że liczba 2560 dzieli się na 16, więc i cała liczba 12560 również będzie podzielna na 16. Zauważ, że właśnie w tego typu przypadkach, gdzie mamy 4 cyfry, nie tak jak tutaj wcześniej były 2 zera na początku, ciężko stwierdzić i trzeba sprawdzać to pisemnie. Albo no niestety na kalkulatorze, ale wtedy ta cecha jakby traci swoją przydatność. Więc możesz mnie sprawdzić, że 2974 nie dzieli się na 16, więc cała duża liczba też się nie dzieli na 16. Podobnie jest w kolejnym przypadku. Mamy pięciocyfrówkę, ale 4 ostatnie cyfry nie dzielą się na 16, więc cała liczba również nie dzieli się na 16. No i w ostatnim przypadku jest podobnie. Ostatnie 4 cyfry tworzą liczbę 2234 i ta liczba czterocyfrowa nie dzieli się na 16, więc 12234 również nie dzieli się na 16. Piszemy, nie? Więc w praktyce widzimy, że tylko takie przypadki, gdy tutaj w środku są zera, w środku liczby są zera, to łatwo wtedy sprawdzić, czy dana liczba jest podzielna na 16. W innych przypadkach niewiele to daje. Cecha podzielności przez 18. Dana liczba spełnia jednocześnie cechę podzielności przez 2 i przez 9. Rozumiesz, 2 razy 9 to jest 18. Więc przypomnijmy cechę podzielności przez 2. Na końcu liczby znajduje się cyfra 0, 2, 4, 6 lub 8. Cecha podzielności przez 9, suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 9. Najlepiej to zilustruje przykład. Mamy pierwszą liczbę 1242, więc myślę, że prosto zauważyć, że jest to liczba parzysta, na końcu jest dwójka, więc tak, ona jest podzielna przez 2. Żeby stwierdzić podzielność przez 9, musimy wyznaczyć sumę cyfr i sprawdzić, czy ona dzieli się przez 9. Więc dodajemy cyferki. 1, dodać 2, dodać 4, dodać 2. Po dodaniu wychodzi nam 9. No i ta suma cyfr 9 dzieli się przez 9. Wynik to 1. Więc tak, podana liczba również dzieli się przez 9. A z faktu, że dzieli się ona i przez 2, i przez 9 wynika, że również jest podzielna przez 18. Kolejna liczba sześciocyfrowa ma na końcu również dwójkę, więc tak piszemy, jest podzielna na 2, a jak dodamy jej cyferki, to wychodzi nam 27. No i suma cyferek 27 dzieli się na 9, to jest wynik 3, więc piszemy tak, ona również jest podzielna przez 9 i podobnie jak wcześniej, z faktu, że dana liczba jest podzielna przez 2 i przez 9 jednocześnie, wynika informacja, że jest ona również podzielna przez 18. Kolejna liczba, mamy na początku 5 dwójek i 8. Widzimy, że na końcu właśnie jest liczba parzysta, więc tak, ona jest podzielna na 2. Teraz weźmiemy sumę cyferek podanej liczby, czyli dodamy te wszystkie dwójki plus 8 na końcu. Wynik to 18. I 18 dzieli się na 9, to jest 2. Więc tak, ta liczba dzieli się na 9. Więc z faktu, że dzieli się na 2 i na 9, wynika informacja, że również dzieli się na 18. Kolejna liczba 472. Na końcu jest cyfra parzysta, więc jest podzielna na 2. Suma cyferek to 13. No i tutaj niestety widzimy, że podana liczba nie dzieli się przez 9, ponieważ suma cyferek też się nie dzieli przez 9. Więc w wierszu tutaj wystarczy raz jedno słowo nie. No i już mamy informację, że to jest liczba niepodzielna przez 18. Kolejna liczba, widzimy, na końcu ma trójeczkę, więc od razu widzimy, że jest niepodzielna przez 2.
i od razu w tym momencie moglibyśmy napisać, że jest niepodzielna przez 18. Obliczmy sumę cyfr. 7 plus 3 plus 5 plus 3 to jest 18. 18 dzieli się na 9, to jest 2. I mimo to, że podana liczba jest podzielna na 9, widzimy, tutaj tak wynika, ale z faktu, że jest ona nieparzysta, niepodzielna przez 2, wynika fakt, że podana liczba jest niepodzielna przez 18. Ostatnia liczba na końcu również ma cyfrę nieparzystą, więc już w tym momencie moglibyśmy napisać, że jest niepodzielna przez 18. Tutaj spadnie słowo nie. Ale jeszcze zbadajmy sumę cyfr. Suma cyferek podanej liczby to jest 29. I widzimy, że podana liczba nie dzieli się bez reszty przez 9, więc ona jest niepodzielna przez 9, więc jest również niepodzielna przez 18. Cecha podzielności przez 20. Ostatnia cyfra musi być 0, a przedostatnia parzysta. Lub można inaczej sformułować tę cechę. Ostatnie dwie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 20. Podaną cechę zilustruję przykład. Mamy 1200. Widzimy, że ostatnie dwie cyfry tworzą liczbę 0, a 0 jest podzielne przez 20, więc cała liczba tak jest podzielna przez 20. Dalej mamy 13260. Ostatnie dwie cyfry tworzą liczbę 60. No i widzimy, że podana liczba 60 dzieli się na 20. Piszemy tak, jest podzielna przez 20. W kolejnej długiej liczbie na końcu mamy dwie cyferki 4 i 0 tworzące liczbę 40. 40 dzieli się na 20, więc tak piszemy, jest podzielna na 20. W kolejnej liczbie na końcu mamy dwie cyferki tworzące liczbę 30, a 30 nie dzieli się przez 20, więc cała duża liczba też nie dzieli się przez 20. No i podobnie będzie w ostatnich dwóch liczbach. Na końcu mamy 90 i 34, więc całe te liczby również nie dzielą się przez liczbę 20. Cecha podzielności przez 21. Dana liczba spełnia jednocześnie cechę podzielności przez 3 i przez 7. Przypomnijmy, cecha podzielności przez 3 to suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 3. Cecha podzielności przez 7. Suma cyfr danej liczby mnożona od prawej przez kolejne potęgi trójki, włącznie z potęgą zerową, 3 do zerowej równa się 1, jest podzielna przez 7. Pierwsza cecha tutaj podzielności przez 3 jest prosta, cecha podzielności przez 7 jest skomplikowana, więc zilustruję to przykład. Suma cyferek podanej liczby jest równa 9, a 9 dzieli się na 3, to 3, więc tak, podana liczba jest podzielna przez 3. Teraz jak sprawdzić cechę podzielności przez 7? Otóż biorę moją liczbę i od końca zapisuję nad jedynką potęgę zerową trójki, czyli 3 do zerowej, nad siódemką 3 do pierwszej, nad zerem 3 do drugiej, nad jedynką 3 do trzeciej. Jak widzisz, od prawej to są zwiększające się potęgi liczby 3. I teraz szerzej troszeczkę rozpisuję nasze cyferki 1, 0, 7, 1 i jedynkę mnożę przez 3 do zerowej, siódemkę mnożę przez 3 do pierwszej, 0 wymnażam przez 3 do drugiej, a tutaj jedynkę wymnożę przez 3 do trzeciej. Poszczególne iloczyny mnożymy, no i teraz wykonujemy działanie. 1 razy 3 do trzeciej to jest 27, tutaj 0, 7 razy 3 to 21, 3 do zerowej to 1, 1 razy 1 to 1. Po zsumowaniu mamy 49. Podana liczba 49 jest podzielna bez reszty przez 7, zatem cała nasza liczba 1071 dzieli się przez 7. A z faktu, że podana liczba dzieli się przez 3 i dzieli się przez 7, wynika, że dzieli się również przez 21. Dalej, 1113.
Jak dodamy sobie cyferki podanej liczby, wyjdzie nam szóstka, a szóstka dzieli się na 3, to jest 2, więc tak, ta liczba jest podzielna przez 3. Teraz sprawdzimy, czy jest podzielna przez 7. Będzie podobny sposób jak wyżej, czyli mamy tutaj wielocyfrówkę i od końca nad poszczególnymi cyframi zapisujemy kolejne potęgi liczby 3, czyli 3 do zerowej nad trójką i nad jedynką przedostatnią, 3 do pierwszej, później 3 do drugiej, 3 do trzeciej. I ta liczba będzie się dzieliła przez 7. Dlaczego? Bo jeżeli rozpiszemy ją szerzej, i kolejne cyferki, jak będę wymnażał przez kolejne potęgi liczby 3, to po wykonaniu tych działań, zróbmy właśnie te działania, 27, tutaj 9, tutaj mamy 1 razy 3 to 3, 1 razy 3 to 3, otrzymujemy liczbę 42, a liczba 42 jest podzielna przez 7 bez reszty, więc ona również, ta cała liczba będzie podzielna przez 7. No i z faktu, że jest spełniona cecha podzielności przez 3 i przez 7, wynika, że jest spełniona cecha podzielności przez 21. Cecha podzielności przez 22. Dana liczba jest jednocześnie podzielna przez 2 i przez 11. Na początku przypomnijmy podane cechy. Cecha podzielności przez 2. Na końcu liczby znajduje się cyfra 0, 2, 4, 6 lub 8. Cecha podzielności przez 11. Po odjęciu sumy cyfr na miejscach parzystych, sumy cyfr stojących na miejscach nieparzystych, otrzymamy wynik podzielny przez 11. Miejsca parzyste lub nieparzyste możemy liczyć dowolnie, od lewej lub do prawej strony. Najlepiej to zilustruję. Przykład. Pierwsza liczba składa się z 8 jedynek i na końcu 2 zera. Więc już od razu widać, że skoro na końcu jest 0, jest to liczba podzielna przez 2. Teraz trochę gorzej jest z podzielnością przez 11. Zapisuję tę liczbę, ale jak widzisz, inaczej zaznaczam co drugą cyfrę. Można sobie co drugą cyfrę podkreślić w inny sposób. I podane czerwone cyferki należy zsumować. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 0 to jest 4. I pozostałe zielone cyferki też dodajemy. Wychodzi mi 4. Tutaj można od czerwonej sumy odjąć zieloną lub odwrotnie. W tym wypadku od dolnej sumy odejmuję górną. Wychodzi mi 0. I jeżeli wynik tej różnicy 0 dzieli się przez 11, a 0 dzieli się przez 11 daje całkowity wynik 0, to z tych obliczeń wynika, że cała nasza liczba dzieli się przez 11. Napiszemy tak. Wiedząc, że dana liczba dzieli się przez 2 i przez 11, można stwierdzić, że dzieli się również przez 22. Teraz mamy taką tutaj długą, długą liczbę. Wiemy, że na końcu jest cyferka 8. Jest to parzysta cyfra, więc jest podzielna przez 2. No i teraz sprawdzimy podzielność przez 11. W tej liczbie co drugą cyferkę zaznaczmy w sposób charakterystyczny na czerwono, a pozostałe miejsca na zielono i dodajemy do siebie czerwone cyfry. Po zsumowaniu wychodzi nam 41. Pozostałe zielone cyferki dają nam sumę 19. I teraz możesz odjąć najlepiej od większej liczby mniejszą, ale jak wykonasz odwrotne odejmowanie 19 minus 41, otrzymasz tu wynik minus 22. Jeżeli 22 lub minus 22 dzieli się na 11, a tutaj tak jest, to cała liczba dzieli się przez 11. Więc cała nasza ta długa, długa liczba dzieli się przez 11. Z faktu, że mamy podzielność na 2 i na 11, wynika, że jest spełniona cecha podzielności na 22. Cecha podzielności przez 24. Dana liczba spełnia jednocześnie cechę podzielności przez 3 i przez 8. Przypomnijmy zatem cechę podzielności na 3. Suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 3. Cecha podzielności przez 8. Ostatnie trzy cyfry tworzą liczbę podzielną przez 8.
Najlepiej zilustruje to przykład. Liczba 1032. Czy jest podzielna przez 3? Jeżeli sobie dodamy cyferki tej liczby, no to mamy 1 dodać 0 dodać 3 dodać 2, to jest 6, no i 6 dzieli się na 3, więc wiemy, że podana liczba dzieli się na 3. Czy podana liczba dzieli się na 8? Bierzemy, tak jak mówi tutaj informacja, 3 ostatnie cyfry i sprawdzamy, czy te 3 ostatnie dzielą się przez 8. Widzimy, że 0,32 odczytujemy jako 32 po prostu. Więc 32 na 8 się dzieli. Piszemy tak. Z faktu, że mamy spełnioną cechę podzielności na 3 i cechę podzielności na 8, wynika, że podana liczba 1032 jest podzielna również przez 24. Piszemy tutaj tak. Bierzemy 6120. Czy podana liczba jest podzielna przez 3? Bierzemy sumę cyferek, to jest 9 i 9 dzieli się na 3, to jest 3, więc jest podzielna przez 3. Teraz sprawdzamy 3 ostatnie cyfry. 120, czy dzieli się na 8? Tak, dzieli się. Możesz to sprawdzić nawet pisemnie. No i z faktu, że mamy dwa razy tak, wynika informacja, że jest spełniona cecha podzielności na 24. Podana liczba dzieli się również na 24. 435. Jak dodamy cyferki podanej liczby, otrzymujemy 12. 12 dzieli się na 3, więc tak, ta liczba dzieli się na 3. Teraz jak sprawdzić cechę podzielności przez 8? Należałoby sprawdzić 3 ostatnie cyfry, ale zauważamy, że ostatnia cyfra jest nieparzysta, więc na pewno nie podzieli się ani na 2, ani na 4, ani tym bardziej na 8. Więc bez nawet dzielenia pisemnego piszemy, że podana liczba nie dzieli się przez 8. No i to już wystarczy, żeby stwierdzić, że cała liczba 435 nie dzieli się przez 24. Cecha podzielności przez 25. Dana liczba ma na końcu cyfry 00, 25, 50 lub 75. Przykład. Czy liczba 1200 jest podzielna przez 25? Na końcu ma dwa zera, więc tak, dzieli się przez 25. Kolejna, 13250. Ma na końcu 50, więc tak, dzieli się na 25. Trzecia, bardzo długa liczba na końcu ma 75, więc ma końcówkę jedno z czterech oczekiwanych, więc tak, również dzieli się przez 25. Pozostałe trzy liczby, końcówki mają, jak widzisz, różne od podanych, więc nie dzielą się przez 25. Cecha podzielności przez 26. Dana liczba spełnia jednocześnie cechę podzielności przez 2 i przez 13. Wobec tego przypomnijmy cechę podzielności przez 2. Na końcu liczby znajduje się cyfra 0, 2, 4, 6 albo 8. Cecha podzielności przez 13 jest odrobinę skomplikowana. Różnica liczby złożonej z trzech ostatnich cyfr i liczby złożonej z pozostałych cyfr jest podzielna przez 13. Zilustruję to przykład. Mamy podaną taką długą liczbę, na końcu jej jest cyferka 8, więc na pewno wiemy, że jest podzielna przez 2, bo ósemka jest parzysta. Teraz zapiszmy tę liczbę w taki sposób, żeby ostatnie trzy cyfry były zaznaczone na czerwono, a pozostałe na zielono. I teraz albo od czerwonej liczby odejmujemy zieloną lub odwrotnie. Jeżeli od czerwonej odejmę zieloną, otrzymam liczbę ujemną i trzeba sprawdzić, czy ta liczba ujemna dzieli się przez 13. Tak, ona dzieli się przez 13. Więc podana liczba, cała długa, jest podzielna przez 13. Możemy napisać tak. Z faktu, że jest spełniona cecha podzielności przez 2 i przez 13, wynika, że podana duża liczba jest podzielna przez 26. Przejdźmy do kolejnego przykładu.
Mamy również taką dużą liczbę, ale wiemy, że na jej końcu jest cyfra 6, więc tak, ona jest podzielna przez 2. Żeby stwierdzić, czy jest ona podzielna przez 13, trzy ostatnie cyfry zaznaczymy na czerwono, a pozostałe na zielono. I od czerwonej liczby odejmujemy zieloną. Po wykonaniu odejmowania otrzymujemy 520. No i czy to jest podzielne przez 13? Tak, ponieważ 520 podzielić na 13 to 40. Myślę, że bez pomocy kalkulatora to widać. Więc z tego wynika fakt, że cała duża liczba dzieli się przez 13. Z faktu, że jest spełniona cecha podzielności na 2 i na 13, wynika fakt, że podana liczba dzieli się na 26. Cecha podzielności przez 28. Dana liczba spełnia jednocześnie cechę podzielności przez 4 i przez 7. Wobec tego przypomnimy cechę podzielności przez 4. Ostatnie dwie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. Cecha podzielności przez 7. Suma cyfr danej liczby mnożona od prawej przez kolejne potęgi trójki, włącznie z potęgą zerową, 3 do zerowej równa się 1, jest podzielna przez 7. Zilustruję to następujący przykład. 308, czy jest podzielne przez 4? Zaznaczamy dwie ostatnie cyfry i zauważamy, że 08 tworzy tak naprawdę nam liczbę 8, a 8 jest podzielne przez 4. Piszemy tak. Teraz czy podana liczba jest podzielna przez 7? 308 zapisuję w ten sposób, że nad ósemką wpisuję potęgę 3 do zerowej, nad zerem 3 do pierwszej, nad trójką 3 do drugiej. Czyli zaznaczam od prawej strony liczby kolejne potęgi liczby 3. No i teraz zapisuję troszeczkę szerzej podaną liczbę i od końca mnożę 8 razy 3 do zerowej, później 0 razy 3 do pierwszej i 3 razy 3 do drugiej. I podane iloczyny dodaję. No i za chwilę zobaczymy, co nam wyjdzie. Tutaj mamy 3 razy 9 to 27, tutaj 0 razy cokolwiek to 0, 1 razy 8 to 8. Mamy 35. Jeżeli podane wyrażenie 35 jest podzielne na 7, a tutaj tak jest, to cała liczba dzieli się na 7. Więc piszemy tak. Wiedząc, że podana liczba dzieli się przez 4 i przez 7, wynika informacja, że dzieli się również przez 28. Teraz liczba 1036. Sprawdzamy, czy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną na 4. 36 dzieli się na 4, więc tak, podana liczba jest podzielna na 4. Dalej bierzemy podaną liczbę i nad poszczególnymi jej cyferkami zapisujemy kolejne potęgi liczby 3. Nad szóstką napiszemy 3 do zerowej, nad trójką 3 do pierwszej, nad zerem 3 do drugiej, nad jedynką 3 do trzeciej. Jak podaną liczbę zapiszemy tak troszeczkę szerzej, to od końca możemy wymnażać 6 razy 3 do zerowej, tutaj będzie plus, 3 razy 3 do pierwszej, 0 razy 3 do drugiej, no i 1 razy 3 do trzeciej. Wymnażamy i dodajemy 27 plus 0 plus 9 plus 1 razy 6 to 6. Otrzymujemy sumę 42. Jeżeli ta liczba dzieli się przez 7, a widzimy, że 42 jest podzielne przez 7 bez reszty, zatem cała nasza liczba 1036 dzieli się przez 7. A wiedząc, że dzieli się przez 4 i przez 7, wynika fakt, że dzieli się też przez 28. Cecha podzielności przez 30. Dana liczba spełnia jednocześnie cechę podzielności przez 3 i przez 10. Przypomnijmy, cecha podzielności przez 3 to suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 3. Cecha podzielności przez 10, ostatnia cyfra liczby to 0.
Zilustrujmy to na przykładzie. 7680. Jak dodamy cyferki podanej liczby, otrzymujemy 21. 21 dzieli się na 3, to jest 7, więc tak, jest to liczba podzielna przez 3. Dodatkowo na końcu zauważamy 0, więc jest również to liczba podzielna przez 10. Jak jest podzielna przez 3 i przez 10, to również jest podzielna przez 30. Dalej, 23040. Jak dodamy sumę cyferek podanej liczby, otrzymamy 9. 9 dzieli się na 3, to 3, więc na podstawie tej informacji wynika, że jest ona podzielna przez 3. Dodatkowo zauważamy, że na końcu jest 0, więc również podana liczba jest podzielna przez 10. A jak jest podzielna przez 10 i przez 3, to jest podzielna również przez 30. Cecha podzielności przez 50. Ostatnie dwie cyfry to 00 lub 50. Bardzo prosta cecha. Patrzymy na podaną liczbę, zauważamy, że na końcu jest 00, więc tak, jest podzielna przez 50. Kolejna liczba, no ma na końcu 50, tak, więc cała będzie podzielna na 50. I w trzeciej będzie podobnie. Zaś w trzech ostatnich zauważamy, że końcówki są różne od tutaj wymienionych, więc podane liczby, trzy ostatnie, nie są podzielne przez 50. Cecha podzielności przez 75. Dana liczba spełnia jednocześnie cechę podzielności przez 3 i przez 25. Przypomnijmy cechę podzielności przez 3. Suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 3. Cecha podzielności przez 25. Dana liczba ma na końcu cyfry 00, 25, 50 i 75. Zilustruję to przykład. Mamy 74025. Żeby stwierdzić, czy ona jest podzielna na 3, wystarczy dodać cyferki podanej liczby, to jest 18, no i 18 dzieli się na 3, to wynik 6, więc tak, ona jest podzielna przez 3. Dodatkowo zauważamy, że na końcu ma 25, jedną z charakterystycznych końcówek, więc tak, jest podzielna na 25. Podzielność przez 3 i podzielność przez 25 jednocześnie informuje nas, że podana liczba jest podzielna przez 75. Teraz 8400. Jeżeli dodamy cyferki podanej liczby, wychodzi nam 12. 12 jest podzielne na 3, więc wiemy, że podana liczba tak dzieli się przez 3. Dodatkowo widzimy, że mamy na końcu dwa zera, czyli jedną z charakterystycznych końcówek, więc tak, podana liczba jest podzielna przez 25. Z faktu, że jest spełniona cecha podzielności przez 3 i przez 25, wynika, że jest również spełniona cecha podzielności przez 75. Cecha podzielności przez 100. Ostatnie dwie cyfry to 00. Zilustrujmy to przykładem. Widzimy, że trzy pierwsze liczby mają na końcu dwa zera, więc na pewno będą podzielne przez 100. Trzy ostatnie zaś nie mają dwóch zer na końcu, więc są niepodzielne przez 100. Cecha podzielności przez 1000. Ostatnie trzy cyfry to 3 zera. Zilustrujmy to przykładem. Jeżeli zauważysz liczbę, która ma na końcu 3 zera, tak jak w tych trzech pierwszych przypadkach, to tak, te wszystkie liczby są podzielne przez 1000. W pozostałych trzech liczbach zauważmy, że na końcu nie ma trzech zer, więc one nie są podzielne przez 1000.